Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. W tym odcinku rzucimy okiem na naloty, ogromne piłki plażowe i kilka emotek. Ale zanim wystartujemy, to oto zwycięzca pakietu skinów cienia. Gratulujemy za wygraną. Pod tym odcinkiem rozpoczynamy kolejny konkurs. Macie szansę na wygranie nowego, superowego pakietu Neoversa. Zawiera on bardzo ładnego skina z plecakiem do zestawu oraz 2000 V-dolców. Udział może wziąć każdy, nieważne od tego, na jakiej konsoli gracie. Aby wziąć udział, wystarczy zostawić w tym momencie łapkę w górę pod tym filmikiem, komentarz z waszym nickiem w grze oraz subskrypcję na obu naszych kanałach. To jest konkurs dla wszystkich. Do tego każdy z was ma szansę na wystąpienie w odcinku Pogromców Mitów. Tak samo wystarczy zostawić łapkę w górę, komentarz oraz suba. Dodatkowo trzeba wpisać mi kod w sklepie Ernest. To jest konkurs tylko dla moich wspierających w sklepie Fortnite. Wystarczy wpisać mi kod, nie trzeba nawet wydawać hodolców. Poza tym na moim kanale została włączona opcja sponsorowania od 2 zł. Więc jeśli chcecie mieć na premierach i live'ach bardzo ładne emotki i ikonkę przy niku, to kliknijcie w ten niebieski przycisk wesprzyj. Albo wejdźcie do linku w opisie, jeśli wam się to nie wyświetla. Dzięki! Dobra, tyle ze wstępu. Przejdźmy już do pierwszego mitu na dziś. Zaczniemy od pytania, co się stanie, gdy nalot wpadnie do lawy? Do tego odcinka zaprosiliśmy naszego widza, którego wylosowaliśmy z komentarzy. Dobra, więc do tego odcinka zaprosiliśmy gorącego Grzesia. 6-9. No, dzień dobry, stanął sobie na lamie właśnie. I Grzesiu. Tak? Twoja kolej. Idę. No ale proszę mnie nie bić, tylko mit zaprezentować. A, mit to dzisiaj. Teraz będziemy sprawdzać, co się stanie, gdy rzucimy nalot w tą lawę. Ała. Dokładnie tak. A jak myślisz, co się stanie? Ja myślę, że te naboje, co to jest, będą uderzały i takie wydawały, takie będą dawały widok jak gdy uderzą, że będzie jakby lawa pryskała. A, już tu idę. Ja myślę, że po prostu wybuchnął. A ty, Hon? Ja myślę, że się kompletnie nic nie stanie. Okej, okay, no to proszę tak nie mówić. Skłamstwo. Rzucam bombę. A to ty rzuciłeś, dobra. Okej. Okay. Uwaga, leci i co? Ha! Nic. Prawie nic. Ta gra jest oszukana. Słuchaj, widz, który to podesłał, powiedział, że będzie fajny efekt. Zrób teraz cięcie, wrzuć to, co ja teraz powiedziałem, jakby, i rzuć jeszcze raz, ja aktorzynę zrobię. Okej, okay, no. Dobra, leci. O kurde, co się dzieje? Wow! Widzisz to? O Boże. Wow, nic się nie stało. O kurde, nie spodziewałem się. Okej, okay, czyli nic. No cóż, przy okazji sprawdzimy, co się stanie, jeśli użyjemy nalotu w oceanie. To rzucam. Co tak rzucasz, bo... No i znika. Zapowiedzi. No. Ale poczekaj chwilę. Bo to jest taki ekstra mit. O tak, to ja pragnę pozdrowić mojego kolegę Nikodema, Tomka, Ziulcie, Igorka i Kacperka. O cholera. Następny mit brzmi następująco. Czy da się zrobić rocket ride'a na zwracającej z rakiecie z nalotu? W poprzednim odcinku mogliście zapoznać się z kozackim efektem, które tworzą rakiety nalotu, gdy się zawracają do swojego celu. Zobaczymy, czy z tymi rakietami są jakiekolwiek kolizje. Swoją drogą, jeśli macie jakieś mity, to koniecznie piszcie o nich w komentarzach, to dzięki nim powstają nasze odcinki. Okej, okay, Hon, trudno jest mi coś powiedzieć na temat tego mitu, bo nie mam pojęcia, jak do tego podejść i nie mam pojęcia, jaki będzie wynik. Więc lubimy zrobić w ten sposób, że rzucimy sobie ten nalot tutaj, i zlitujemy tą podłogę. No i co? Zobaczymy. Okej, okay, próba pierwsza. To może ty rzucaj, ja zedytuję tutaj na początku. Okej, okay, bo jeszcze muszę tutaj wstać, co nie? Ale ona... Pa, tylko jedna zawróciła. No i tylko nie, jak ty masz na nią skoczyć? Ona jest jakaś jeszcze ścięta kompletnie. To nie są takie zlagowane, tylko później się robią jakieś zlagowane. Jak wracają. Tak, o teraz, już w tym momencie, no, w tym momencie są strasznie zlagowane, tak. Mam dziwne wrażenie, że mogłeś przesadzić. Nie, to jest niemożliwe, to jest chyba niemożliwe. No nie, i teraz kompletnie... Nie, bez szans, no gdzie? Nie, nie ma szans, na tych wracających rakietach... Może teraz jakoś... No nie, no bo i tak chcesz do nich podejść, to one cię po prostu wysadzają. A skoczyć, no nie ma szans, nie da się. No przykro mi.
Niestety te rakiety to tak naprawdę duchy, które tylko czekają na jakąś strukturę lub ziemię. Wtedy dopiero wybuchają. Próbowaliśmy się też do nich przyczepić przysysakiem, ale nic z tego. Są zbyt szybkie i zlagowane. Teraz sprawdzimy, co się stanie, jak mamy podwójne kilofy i użyjemy emotki króla lodu lub golfa. Tak wygląda emotka króla lodu ze zwykłym zbierakiem. Atak golf. Zobaczymy, jak to wygląda w przypadku podwójnych zbieraków. Oho, kontrastując do poprzedniego mitu, nadeszła pora na bardzo prosty mit. Zobaczymy, jak ta emotka króla lodu działa z podwójnymi zbierakami. Ja myślę, że po prostu albo zbieraka nie będzie, albo będzie taki pojedynczy zbierak. Wiesz, na przykład jak mam teraz dwie różowe pałki, to moja postać będzie trzymała jedną pałkę różową i tyle. A ty? Ja pamiętam, że kiedyś było coś takiego, że no z dwoma to działało, tylko one były zbugowane. I nie wiem, czy to jest naprawione, czy nie. Nie mam pojęcia. To nary, okej? Okay? Dobra. To trzy, cztery. O! Dwutowy zbierak. Tak. Okej. Okay. Szukane trochę. To zobacz, trzyma go odwrotnie. Chyba, co nie? Patrz. Tak, tak. No, lepszy to niż nic. Niż to, czego ja się spodziewałem. Okej, Hon, więc wiemy, jak reaguje emotka król lodu z podwójnymi zbierakami, a teraz zobaczymy sobie, jak reaguje emotka do golfa. Wiesz, jak wygląda emotka golfa, co nie? O kurde, no. To działa w ten sposób, że nasza postać wyjmuje zbierak i tym zbierakiem uderza w piłkę golfową. Zobaczymy, jak to będzie z podwójnym zbierakiem. Czy uderzy z dwóch zbieraków, czy co? Dobra, jestem gotowy, Hon. Jak uważasz, co się wydarzy? Ja myślę, że będzie podstawowy zbierak, a ty? Ja też, ale ja nie mam tej emotki, niestety. Musisz użyć. Ja to uwaga. O kurde! Niewidzialny niewidzialny kijek. Diamencik. O kurde. O! Niewidzialny zbierak. Pod nogi strzeliłeś. Okej, okay, czyli podwójne zbieraki są nieco zepsute, jeśli chodzi o stare emotki. Przyszła pora na temat piłek plażowych. Zaczniemy od pytania. Co się stanie, gdy piłka plażowa wpadnie do wirów w fabryce robotów? On powoli się zbliżamy do tego strumienia powietrznego nowego, który jest... No bardzo powoli! I przekonamy się, jak zareaguje... I przekonamy się, jak zareaguje na to nasza ukochana Billa. On, jak uważasz, co się wydarzy? Ja myślę, że... po prostu poleci tam, wiesz, pod tego robota i tyle. Najpierw trzeba ją tam wprowadzić. Ernest, no nie! Ernest, czemu nie asukurujesz go, patrzysz tam? No bo zajęty byłem. A, jo. Dobra. Już zaraz zobaczymy, się przekonamy. Uważaj, że to jest strumień powietrzny. Co się stanie, gdy... O nie! Ernest? Ernest? Nie, no nie żartuj! Jest! No, jest! Dobra, się strzegnął. Ale wbiję w kulasa, zobacz. O cholera! O nie! O nie! No nie, no to jest no, tragedia. Nice. Dlaczego nie leci wyżej? O. Patrz, patrz! Widzisz, jaką asekurację czuję tam na plecach z budowlami. Leci! Leci! Patrz! Nie wleciała tam, gdzie trzeba, bo trzeba jeszcze raz uderzyć do tego robota. I uwaga! No, wepchnij tam, wepchnij! Bo ten kulas jakiś jest niesforny. Uwaga! I upadł na kulasa i tyle. I się przewróciłem jeszcze. Tą piłkę tutaj. Nic się nie stało. Jeszcze nie możemy jej odzyskać chyba. A możemy, zobacz. Możemy ją odzyskać, zobacz. Nurkując tutaj. Odzyskuj ją, ja nie chcę. Ale nie, zaraz, dlaczego? Po co? Nie marnujmy na to czas. Nie ma sensu tego robić. Zostaw go, no. To nie koniec z piłkami plażowymi. Teraz się przekonamy, czy piłka plażowa amortyzuje upadek. Zobaczymy, czy ratuje nas od wysokiego upadku, czy nie. Powróćmy ponownie do tematu Billi i teraz sprawdzimy, czy taka Billa amortyzuje upadek z wysokości. Oczywiście obrażenia od upadku są włączone, tak więc ja tu jest schodki. Czekaj, pokażę. O, no troszeczkę zbyt bardzo pokazałem. Bardzo. Ale są włączone. Są włączone, to najważniejsze. Dobra, to ja teraz pozwól, że skoczę na Billę. Może razem skoczmy. Ja na żadną Billę tutaj z tobą skakać nie będę. Ale jak myślisz, ja zamortyzuje czy nie, jak myślisz? Myślę, że nie. Ale to Billa, więc nie wiadomo. Ja myślę, że tak przenikniemy przez nią
z powodu naszej prędkości i po prostu spadniemy twardo na ziemię. A no tak, rzeczywiście. To... No dobra, próbujemy. O kurde! Ja nie trafiłem! Nie trafiłeś, ale amortyzuje, widziałeś? Kule. Proszę oglądać mój skok. Mhm. Lecę. Lecisz, hom, lecisz. I nie. Coś tu jest nie tak, bo anomalia się stała. Za pierwszym razem nie uratowała. Czekaj, zobaczę, czy jak sam skoczę, a nie tak, wiesz... Jak tak naturalnie skoczę. No nie, czekaj, teraz ja. Myślałem, że Billa jest bohaterska. Okazało się, że piłka nie uratuje nas. Obrażenia od wypadku znikają tylko wtedy, gdy użyjemy latania w trybie kreatywnym, niestety. Okej, okay, następny mit to, co się stanie, gdy rzucimy fontanną obfitości i innymi przedmiotami w Kevina? Chyba już wszyscy dobrze wiedzą, jak reagują rakiety na kostkę. No, odbijają się. Ale nie sprawdzaliśmy jeszcze, jak reagują fontanny obfitości, prezenty i bałwanki. No co, Holm? Rzucamy? Gotowy. Czy ja zaczynam od fontanny obfitości, no? Dobra. To uwaga. O, rozwija się po prostu. Nic, kompletnie. Teraz może bałwanek. Okej. I... Bałwanek? O! No też. Stoi sobie. Ma tu gdzieś. A prezent? Bohaterski bałwan. Prezent, myślę, że się postawi po prostu prezent i tyle. O! Jest! No, ale się zniszczy od razu. O, ale niszczy się. No tak, będzie można budować na Kevinie. Okej. No dobra. O, jak jestem duszkiem, też się odbijam. O kurde, ale nawalasz mieczem. Fajnie to wygląda. Na koniec sprawdzimy, co się stanie, gdy użyjemy krzaczka i zamienimy się w propa. Czy krzaczek na nas zostanie? Sprawdźmy to. Jeden z widzów w komentarzach spytał, co by się stało, gdybym zamienił się w propa, będąc krzakiem. Jak myślisz? Ja już zakładam krzaka. O, ty też masz! Tak, ja myślę, że po prostu zniknie. What the fuck? Załóż to nowo. To, jest. Jest super. No, ja myślę, że zniknie. A ty? Ja powiem w inną stronę. Fajnie by było, jakbym zamienił się w propa i rzeczywiście na tym propie był krzak. Okej, okay, to w które mi się zamieniamy się? Ja biorę dużego. Okej. Okay. Daj małego. To na ry? Okej, okay, no. Liczaj, hon. 3, 4. Patrz. No, jest ha, krzaczek! Jest, to masz nice. Głowę w krzaczku. A jestem mem knyczkiem w krzaczku. Nawet. O. O, ja sobie zjem grzybka. O, gdzie jest to? No trochę już nie goliłeś, Hon, tutaj widać. Hon, nie odlatuj. Nie odlatuj. Hon, nie odlatuj. No dobra. Hon, dobra. Poleciał jednak. O, co tu mi się robi na górze? Zobacz. Ej, to jest z poprzedniego, zobacz! Zobacz! Poprzedniego odcinka został. To jest przybysz magiczny. Nie do zniszczenia. Do zniszczenia.